W dzisiejszym odcinku Twardego Resetu mam telefon, który jeszcze przed światową premierą wzbudzał olbrzymie zainteresowanie, ale także kontrowersje za sprawą nietypowej konstrukcji, jakiej do tej pory nie zastosowano w żadnym seryjnie produkowanym smartfonie. Jesteście ciekawi, o jaką firmę i o jakiego smartfona chodzi? Pewnie się już domyślacie. To oczywiście LG G5. Jeżeli ktoś nie wie, że nowa G5 od LG to telefon modułowy, kiedy weźmie go do ręki, wcale tego nie zauważy i nawet nie zorientuje się, o co w tym wszystkim chodzi. Pokażę tylko tak na szybko, bo modułami zajmiemy się generalnie później, bo nie one są w tym telefonie moim zdaniem najważniejsze. Ta część jest wyciągana, bateria jest wymienna, ona mocno siedzi, żeby ją wyciągnąć, trzeba ją tak troszeczkę wyłamać. Wkładamy z powrotem, są dwa zatrzaski, które są solidnie zrobione. Naprawdę tutaj no, trudno powiedzieć, żeby coś odstawało. Jest taki malutki prześwit, no, ale on musi być, żeby to wszystko fajnie było spasowane, przynajmniej tutaj na krawędziach. I rzeczywiście jest. Przyjrzyjmy się raczej budowie tego telefonu. Producent twierdzi, że tył został wykonany z aluminium. Trudno w to uwierzyć, biorąc go do ręki, bo ma się wrażenie, że to plastik. A jednak to aluminium, tylko pokryte specjalną powłoką. Po co? Pytam. No ma to swoje praktyczne zastosowania, bo po pierwsze, ten telefon nie jest śliski i świetnie leży w dłoni. A po drugie, pomiędzy aluminium a tą powłoką umieszczono anteny. Co ciekawe, LG zrezygnowało z umieszczenia z tyłu przycisków regulacji głośnością. Gdzie one się znajdują? Po bokach. Z boku obudowy, na krawędzi, tylko co ciekawe, z lewej, a nie z prawej strony. Ekran. Rewelacja. Quantum IPS. Moim zdaniem to najlepszy ekran, jaki jest stosowany w smartfonach. Ten telefon nie jest mały, ale jaki poręczny. On naprawdę bardzo dobrze leży w dłoni i świetnie się z niego korzysta. LG G5 pracuje na Androidzie w wersji 6.0.1, który tradycyjnie został opatrzony nakładką graficzną LG UX. W wersji 5.0 została ona mocno uproszczona. Zniknął m.in. tryb dzielenia ekranu, nie ma tutaj również szufladki na aplikacje, co mogło wywołać spore kontrowersje. Otrzymujemy zatem rozwiązanie analogiczne do tego, które od początku stosuje Huawei w swoim MIUI. Przejdźmy do modułów, a więc najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, jeżeli chodzi o LG G5. Na rynku w tej chwili obecnie są dwa moduły. Jeden moduł foto nazywa się LG Cam Plus. Nie testowałem tego, więc nie będę się wypowiadał. Ale drugi moduł był już przeze mnie testowany. To propozycja dla zwolenników doskonałej jakości dźwięku. Nazywa się LG Hi-Fi Plus. Słuchałem muzyki streamingowanej z Tidala, a więc w jakości Hi-Fi, na słuchawkach Bang & Olufsen. No i co? Rewelacji jakiejś nie mam. Być może te dźwięki są troszeczkę lepiej odseparowane, lepszy bas, może lepsze wysokie tony, ale minimalnie lepsze. Nie rozumiem takiego rozwiązania, po pierwsze, bo za taki moduł musimy zapłacić 699 zł. Po drugie, musimy to nosić ze sobą. Po trzecie, musimy przechodzić cały proces wyciągania, wypinania baterii, wpinania baterii do kolejnego modułu, wkładania do telefonu. Po co? Dla trochę lepszej jakości dźwięku? Moim zdaniem nie ma sensu. Pora na krótkie podsumowanie. LG G5 to naprawdę świetny smartfon i to bez żadnych modułów. Dobrze wykonany, świetnie leży w dłoni, ma bardzo dobre parametry, ma wydajny procesor, robi świetne jakości zdjęcia. Poza tym LG G5 kosztuje tyle samo, co inny tegoroczny flagowiec HTC 10 w wersji okrojonej, czyli wersji Lifestyle, gdzie jest gorszy procesor i mniej pamięci RAM. Tutaj mamy Snapdragona 820 i 4 GB pamięci RAM. Co zatem wybrać w tej sytuacji? To chyba oczywiste, prawda? W
hangarach Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić, jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja. Najnowszy smartwatch Motorola Moto 360 drugiej generacji.